Moi drodzy, co się działo w tym tygodniu, o czym bym wam chciała powiedzieć? No przede wszystkim jedna rzecz, która mnie strasznie mocno wkurzyła, czyli jakiś idioto na Krecie strzela z wiatrówki do bezdomnych zwierząt. Powiem wam o prawach zwierząt w Grecji. Następnie Black Fridays. Jak to wygląda w Grecji? Czy Grecy lubią zakupy? Następnie, moi drodzy, oczywiście turystyka. Ostatnio proponowałam wam Ateny, teraz zaproponuję wam Tesaloniki. Jak wygląda turystyka w tym mieście? Więc jeśli was to interesuje, oczywiście, moi drodzy, zostańcie ze mną. Witam was bardzo, bardzo serdecznie i dzisiaj witam was razem z moim skióreczkiem z kiurku. Dlatego, że będziemy mówić o prawach zwierząt. A co by się stało, gdyby ktoś ze szczególnym okrucieństwem znęcał się właśnie nad takim moim skiurkiem? Przede wszystkim dostałby do 10 lat więzienia i 30 tysięcy kary grzywny. Sądzę, że to jest w Grecji bardzo przestrzegane. To się bardzo ukróciło. No i ludzie jak najbardziej no, przestrzegają tego prawa. No i bardzo dobrze bym powiedziała, no ale niestety, oczywiście. Ale niestety nie wszędzie tak jest, bo właśnie tak jak wam mówiłam, na Krecie jakiś idiota strzela z wiatrówki do bezdomnych zwierząt, co mnie bardzo, bardzo zdenerwowało. Powiem wam jeszcze o takim przypadku. Była taka sytuacja, że jeden pilot zamordował swoją żonę i żeby uwiarygodnić to morderstwo, udusił też swojego psa, za którego dostał dodatkowo 10 lat więzienia. No i bardzo dobrze. Niestety na wyspach, no jednak te zwierzęta, nie dbają ludzie o zwierzęta. Są organizacje oczywiście, które to robią i tak właśnie mamy tutaj jeden artykuł, co się dzieje właśnie na Krecie. Ja sobie przybliżę trochę komputer, bo ja niestety nie widzę. Hania, strzelają do kociąt z wiatrówki, zdjęcia rentgenowskie zwierząt ujawniły brutalność. Wielokrotnie strzelają do kociąt z wiatrówki w Hania, skarga. Skarga na zaniedbanie ze strony władz. Zgodnie ze skargą Organizacji Dobrostanu Zwierząt w Hania ostatnio doszło do wielu przypadków strzelania do kociąt z wiatrówki. Na razie nie wiadomo, czy to konkretna osoba, czy ktoś bardziej, czy coś bardziej zorganizowanego. Jak skarżyła się Organizacja Dobrostanu Zwierząt Animal Protection Hania i donosi nektari.gr, czy oni strzelają do kotów w centrum miasta? Znak zapytania. A jednak tak. W ostatnim czasie po raz kolejny mieliśmy do czynienia z wieloma incydentami strzelania do zwierząt w różnych rejonach naszego miasta. Nie wiemy, czy jest to pojedyncza osoba o osobowości psychopatycznej, czy też bardziej coś bardziej zorganizowanego. Chcemy zwrócić uwagę waszych współobywateli, ponieważ jak wiemy z wielu danych naukowych, tego rodzaju seryjni znęcacze się nad zwierzętami rzadko poprzestają nad zwierzętami. Ponadto ludzie są również narażeni na zbłąkane kule. Mamy nadzieję, że ci, którzy znają, ukrywają, a nawet znęcają, zachęcają do tego rodzaju nikczemnych zachowań, wezmą na siebie osobistą odpowiedzialność wobec społeczeństwa, zanim będzie za późno. Dzisiejsze zdarzenie. Został znaleziony na chodniku w centralnej części miasta, niezdolny do poruszania się, mały 5-miesięczny kociak. Zabraliśmy go do pani Waleryki i na podstawie zdjęć rentgenowskich ustalono, że został postrzelony z wiatru. Kula utkwiła w kręgosłupie. Bilet nie umarł, ale jest teraz niepełnosprawny, ponieważ ktoś zdecydował, że nie jest warty życia. Będzie wymagał opróżnienia pęcherza i czekamy na odpowiedź, czy jest jakaś nadzieja, że po operacji będzie mógł znowu chodzić. Widzicie, moi drodzy, no na Hania nie wygląda to najlepiej. Ja wam powiem tak, że ja miałam koleżankę, która pojechała na Kretę. I tam była rok czasu. Po tym roku czasu przyjechała 20 kg grubsza,
z dwoma pieskami i trzema kotkami, dlatego że ona mówiła, że właśnie ci ludzie wyrzucają zwierzęta, nie dbają o te zwierzęta. Czyli właśnie Kreta jest właśnie taką wyspą, gdzie niestety, ale no chyba się tych zwierząt za bardzo nie kocha. No bardzo przykro, mam nadzieję, że to się wyjaśni i mam nadzieję, że oczywiście o płaczliwy skwióreczek mi tutaj przeszkadza. No mam nadzieję, że po prostu winny zostanie solidnie ukarany. Sprawiedliwość stanie się zadość. A kotek znajdzie dobry, ten sparaliżowany znajdzie dobry domek. Następna sprawa, moi drodzy, czarny piątek, czyli Black Friday. Jak wygląda w Grecji? Czy Grecy lubią zakupy? Grecy nie lubią zakupy, tylko kochają zakupy. W kieszeni jednego Greka pieniążki niestety nie trzymają się, zaraz jakoś takimś cudownym sposobem wyfruwają. No i przede wszystkim, jeśli jest okazja jeszcze na te zakupy, no to na pewno robią zakupy. Teraz przeczytamy sobie jeden taki artykuł właśnie o tym, jak to tutaj wygląda, moi drodzy. Czyli tytuł brzmi Czarny piątek, chaos w Ermu, kolejki od samego początku w centrum Aten po oferty w sklepach. Ermu, ja już Wam mówiłam o tej ulicy, jak mówiłam Wam, Monastiraki i nie tylko, takiego vloga Wam zrobiłam, tam właśnie było o tej ulicy Ermu. Chodzi o to, że to jest właśnie, bardzo dużo sklepów tam jest, to jest bardzo taka handlowa, chyba najbardziej handlowa ulica w całych Atenach. Z badań z firmy Inter Analytics, która badała stosunki greckich konsumentów do zakupów w czarnych piątek, wynika, że 8 na 10 konsumentów uważa, że w sklepach nie ma prawdziwych zniżek. W przypadku czarnego piątku, ja się może tutaj tak bardziej na środek przesunę. W przypadku czarnego piątku są oni poinformowani przez media społecznościowe 89%, podczas gdy telewizja znacznie wzrasta w 2022 roku. Jednak 59% respondentów deklaruje, że prawdopodobnie kupi produkty podczas czarnego piątku. Należy zauważyć, że w 2021 roku odpowiedni odsetek wynosił 72%. Czyli teraz mamy 59%, czyli spadło, czyli co roku jest mniej ludzi, którzy chcą coś kupować podczas właśnie tego czarnego piątku. Jeśli chodzi o kwotę szacunkowych wydatków na zakupy w okresie czarnego piątku, dla tych, którzy zdecydują się na zakupy, jest to obliczone średnio na 146 euro na mieszkańca, zgodnie z badaniami Selpie. To kosztorys to ponad 120 milionów euro, no, czyli no całkiem dobrze sobie Grecy radzą, jeśli chodzi o ten czarny piątek. Zdaniem rzecznika, a teraz powiemy sobie, o czym konsumenci powinni wiedzieć. I tutaj właśnie chodzi o e-shopy w Grecji. Doskonale o tym wiem, bo no sama wiecie, że sama robię e-shopy. I tak właśnie, takie są kryteria. Zdaniem Rzecznika Praw Konsumentów, za nadmiernymi lub wyjątkowo dużymi obniżkami cen mogą w niektórych przypadkach kryć się oszukańcze praktyki, takie jak wprowadzenie w błąd sprzedaż podrabianych produktów. Konsumenci powinni uważać na... Teraz chodzi właśnie o te e-shopy. Te pełne dane identyfikacyjne są zamieszczone na stronie internetowej sklepu. Nazwa firmy, siedziba, adres pocztowy i elektroniczny, numer VAT, telefony, numery telefonów kontaktowych powinny być stacjonarne, niekomórkowe, numer rejestracyjny GMI. To chodzi o to, moi drodzy, że za każdym razem, na przykład jak ja robię e-shop, ja wysyłam dane wszystkie do banku i bank mi odsyła, czy ten e-shop akurat może, czy nie może funkcjonować w internecie. Musi mieć właśnie pewne rzeczy zapewnione. Zapewnienie różnorodnych alternatyw metod płatności, czyli właśnie czy karta, czy za pobraniem w domu, czy właśnie inne takie metody płatności.
zapewnienie możliwości pozasądowego rozwiązania sporów oraz umieszczania widocznym w miejscu na stronie internetowej przedsiębiorcy linku do odpowiedniej platformy elektronicznej Komisji Europejskiej, którą konsumenci powinni wcześniej sprawdzić, czy jest aktywna i że wskazuje właściwe hiperłącze. Brak dużej ilości błędów ortograficznych i gramatycznych, no to normalka. Należy pamiętać, że w okresach rabatowych prawa konsumentów mają pełne zastosowanie bez jednostronnych lub arbitralnych wyjątków ze strony przedsiębiorców. W przypadku jakichkolwiek problemów z dostawcą w związku ze swoimi prawami konsumenci mogą bezpłatnie zwrócić się do Rzecznika Konsumentów i Europejskiego Centrum Konsumentów w Grecji. Czyli no, mamy takie prawo, że bez żadnych jakichś dodatkowych kosztów powinni nam zamienić tą rzecz lub zwrócić nam oczywiście pieniążki. Czy ja robiłam zakupy w czarny piątek? Oczywiście, że nie. To nie jest dla mnie jakieś chodzenie po sklepach i nie wiem, rzucanie się na jakieś rzeczy. To jest dla mnie w ogóle bez sensu. Ja wiem, że na przykład w styczniu są bardzo dobre obniżki cen i w zasadzie są nawet lepsze niż ten czarny piątek. W ogóle ja jestem taką trochę no, dziwną kobietą, bo ja po prostu idę do sklepu, jak mi się coś podoba, to ja biorę i wychodzę. Ja nie lubię siedzieć, ja nie lubię przebierać. Mnie to denerwuje, to jest dla mnie strata czasu, którego niestety, ale nie mam. Moi drodzy, ostatnim razem proponowałam Wam Atenę jako taką, jak na taki jesienny wypad. No i tym razem będą Tesaloniki, czyli Macedonia. Dynamiczny powrót Tesalonik do turystyki międzynarodowej. Miasto zmienia się i wyróżnia się w sposób innych miast w kraju swoim sukcesami, zauważył prezes EOT. Saloniki dynamicznie pozycjonują się na międzynarodowej mapie turystycznej. Podkreśliła dziś wieczorem przewodnicząca greckiej organizacji turystycznej Angela Giereku, otwierając wraz z burmistrzem Konstantinosem Zelvesem stoisko gminy Tesaloniki na międzynarodowej wystawie turystycznej Filoksenia. Pani Giereku zwróciła uwagę, że Saloniki dynamicznie pozycjonują się na międzynarodowej mapie jako jedno z największych miejsc na wypad do miasta i nie tylko. Dodała, że miasto zmienia się i wyróżnia się na tle innych miast w kraju sukcesami i dynamicznym dzieleniem turystyki. Z myślą o przyszłości jesteśmy wszyscy razem przy współpracy, koordynacji i konsekwencji w tym, co decydujemy, podkreślił prezes EOT. Walczymy o turystykę przez 12 miesięcy, podkreślił burmistrz Salonik Konstantinos Zerwas i dodał, naszym zobowiązaniem jest to, że nie tylko marzymy i wyobrażamy sobie Saloniki jako europejską metropolię, ale także planujemy to krok po kroku z chęcią, potencjałem i współpracą realizujemy ten plan. Wiecie co, ja myślę o tym, że te Saloniki będą metropolią międzynarodową, że to jest wierutna bzdura. Macedonia tak, ale wiecie jak? Macedonia to nie jest Tesaloniki, jeśli chodzi o turystykę. To jest przede wszystkim Kataryni i to jest przede wszystkim Chalkidiki, nie Saloniki. Saloniki, czy są jakimś interesującym miastem? Moim zdaniem no mają fajną atmosferę i są, jeśli chodzi o ceny, są bardzo atrakcyjne. No ale właśnie nie są tak jak Ateny, że właśnie miałyby jakieś konkretne atrakcje turystyczne. No nie. I jest tak, na przykład jeśli my w Grecji chcemy zrobić sobie wypad do Tesalonik, no to jak najbardziej jest okej. Ale żeby turyści tak przyjeżdżali specjalnie do Tesalonik, żeby zobaczyć to miejsce, no to nie wydaje mi się, żeby to po prostu dało radę. Fajnie jest na przykład, jeśli jesteś na urlopie w Chalkidiki, ten jeden dzień na zobaczenie tych Tesalonik jak najbardziej miej w swojej głowie, że żeby właśnie coś takiego zrobić, ale żeby specjalnie jechać do Tesalonik na wakacje, no to ja nie wiem, czy, znaczy ja powiem Wam, że ja nigdy nie byłam w Tesalonikach. Mam nadzieję, że kiedyś to miejsce odwiedzę, bardzo mnie interesuje.
Ale właśnie nie jest tak, żeby właśnie miało jakieś piękne plaże, czy właśnie takie konkretne turystyczne atrakcje. Więc wydaje mi się, że Tesalonikowcy powinni chyba raczej pomyśleć o jakiejś innej formie przemysłu, nie turystyka. Chyba im się to nie uda. W każdym razie ja jak najbardziej za Tesalonikowców będę trzymała kciuki, bo są bardzo fajni ludzie. Ja w ogóle zawsze mówię, że im dalej na północ, tym są fajniejsi ludzie w Grecji. Moi drodzy, jeśli chodzi o dzisiejsze newsy, to by było na tyle. Trzymajmy kciuki za biednego koteczka, żeby uszedł z tego życiem i dostał jakiś fajny domek. Jeśli chodzi o czarny piątek, no to wiecie, no fajnie było, ale się skończyło. No i oczywiście Tesaloniki, jeśli macie ochotę zobaczyć Tesaloniki, to jak najbardziej zapraszamy. Więc moi drodzy, ode mnie to już wszystko. Buziaki z Aten. Pa, pa!